Teatrze Kuby Stytnego wzięła się ze Stanów Zjednoczonych i u jej podstaw leży to, że każdy ma rzecz, którą chce się podzielić, ale nie zawsze ma gdzie. I właśnie Centrum Kultury w Gdyni udostępnia raz w miesiącu scenę dla tych osób, które chciałyby wyjść do ludzi i podzielić się swoją pasją albo tym, co robią. Tak więc, jeżeli macie coś, co chcecie pokazać... See what these kids do is hear about our stolen pistols and they want to get one because they think this shit's cool and not knowing we're really just protecting ourselves. We entertainers, of course this shit's affecting ourselves. You ain't no Ramers. But music is reflection of self. We just explain it and then we get our checks in the mail. It's fucked up, ain't it? How we can come from practically nothing to being able to have any fucking thing that we wanted. That's why we sing for these kids who don't... Innym. Zapraszamy serdecznie. Możecie wyjść na scenę i to zrobić. Nie ma żadnych wymagań, żadnych ograniczeń. Poza jednym. Macie maksymalnie 15 minut, chociaż naprawdę możecie tylko wejść na 3 sekundy i zrobić, co wam się tylko podoba. Zapraszamy serdecznie. Problem w tym po prostu, że jak sobie wyobrażam, że robię to przed publicznością, to zacinam się. Dlatego po prostu chciałbym Państwa wykorzystać jako próbę, bo za 2 tygodnie właśnie jest to przedstawienie. Do tej pory na Teatrzyku pojawiały się najróżniejsze rzeczy. Były mini monodramy, były próby stand-upu, zabawiania publiczności, były zajawki programów kabaretowych, były także próby udowodnienia, że mężczyzna umie myśleć wielowątkowo, czyli że potrafi się skupić na więcej niż jednej rzeczy. Czy ona została spełniona, ta próba, to jest kwestią dyskusyjną. Poza tym były numery z palcami, na przykład ja umiem tak robić palcem, nie wiem, czy ktoś z Państwa potrafi. Właśnie, tak, dokładnie. Tutaj musi być prosto. A tu jest zagięty, ha, to wcale nie jest takie proste. Były pokazy filmów, nawet było puszczanie piosenek z playbacku albo śpiewanie do playbacku, było granie na gitarze i nie zawsze ludzie są przygotowani, bo to nie chodzi o to, żeby się silić na wielką sztukę i robić nie wiadomo co. Czasem na przykład było tak, że ktoś wyszedł i miał tekst napisany na ręce, ponieważ nie zdążył się nauczyć tego tekstu piosenki i śpiewała dziewczyna grając na gitarze i zrykając na swoją rękę. Więc naprawdę nie mamy wielkich wymagań, absolutnie. Publiczność jest życzliwa i bardzo pozytywnie nastawiona. I dlatego zapraszamy każdego, nawet jeżeli nie na scenę jeszcze, to na widownię, żeby przyszedł, popatrzył, pocieszył się z nami, powymieniał energię, a potem może kolejnym razem wyjdzie na scenę i stanie się tym bezwstydnikiem, który właśnie chce wyjść i się zaprezentować. Były sobie siostry dwie. Jedna ładna, druga nie. Młodsza dzięki urok miała, słodka była i wspaniała, starsza zaś paskudna nieco. Tu coś, włosy już jej lecą, tu policzek coś obwisa, twarz szeroka jak miednica, ząb wypada, łuszczy skóra, której barwa raczej bura. Tutaj garnik, tu kurzajki, wszystko jakby z innej bajki. Kompromitacja. No bo tak sobie myślałem, że mogę się teraz skompromitować. Ale, po filozofach już mam, ale chyba robiłem rekord na jednej. Nie to, że robiłem pompki, to robiłem to jeszcze przed publicznością. Miłość cierpliwa jest, łaskawa. Miłość nie zazdrości. Nie szuka swego, nie unosi się pychą, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, a współweseli z łaską. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy. We wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miała 13 lat, szła jak co dzień świat, choć świat witał ją średnio. Ona co rano autobusem na przystanek. Moje osobiste piekło, zdarza się, dzieci nie lubią szkoły. Nauka, dzwonek, bajka traktują jak patoły. Z nauczycielami też bywa średnio. Kac po imprezie, a gówniarze wrzeszczą. Nic nowego, że wszyscy... Nazywam się Wojciech Kasprzyk i nie mówiono mnie Waldek, dlatego też Magda powiedziała Waldek. Nie szkodzi. Ja tam, jak moja mama mówi do mnie nawet Ola, to już idę do niej. Ja nazywam się Wojciech Kasprzyk i lubię suchary. Jak opowiesz komuś suchara, a ta osoba się nie zaśmieje, no to kurde, suchar się uda. Jednym z największych poetów polskich jest słowacki. Dlaczego nie czeski, albo węgierski, niemiecki? To jest... Kolegą, z moim kolokatorem oglądałem mecz w telewizji i był jakiś faul i tam przerwa w grze
I tam oglądamy, ja tak siedzę sobie i nagle on bierze piłkę, która była w domu, bierze ją i robi coś takiego. Rzut wolny. Ja. Jak nazywają się rodzice transseksualisty? Transparent. Na czym najbardziej lubi spać pedofil? Na Jaśku. Pisałem w internet patroni i wyszło mi coś niesamowitego. Sprawdziłem, że jest w ogóle patron włóczęgów. Jak może być patron włóczęgów? Włóczęga idzie. Kurde, to ja wiem gdzie jestem. Nie, już nie jestem włóczęgą. Kurde, muszę wrócić. Muszę się pomodlić. Dobra, już zgubiłem się. Nie wiem gdzie jestem. Schorę. Jest patron świniopasów. O co chodzi? Barnaba apostoł, orędownik kłótni, sporów, smutku oraz pusz gradowych. Jak można połączyć kłótnie, spór, smutek oraz burzę gradową? No, Brygida Królowa, patronka dobrej śmierci. Jako śmierć mogę być zła. Dobra, już nie zawsze jest zła, no. Nie wiem, umierasz. Jak dobrze umieram. Zawsze chciałem dostać nożem. Super. Chrowald, patron wytwórców gwoździ. Kurwa! Kto? Jak? Gertruda z Niveles, patronka przeciw myszom i szczurom. Wymyśliła trutki. To ona. Gumar, patron mężczyzn mających złośliwe żony. To jest wszystko. Ja to znalazłem w internecie, Wikipedia. Michał Archanio, patron cmentarzy. No, to może nie było śmieszne, no. Ale przesłana ma na przykład taki święty Piotr, bo on jest tak. On jest patronem żeglarzy, żołnierzy, dobrej nadziei, dzieci, domów. Cholera rzeczy. Gościu musi po prostu słyszeć co chwilę jakieś lamentowanie do ucha. A słyszałaś o takim drwalu, który zgubił las? Bodajże wczoraj o tym słyszałam właśnie. Czy ten las, który zgubił, był z sosen? Dobrze, odpowiedź na to pytanie. On był ze sosem. Ewentualnie jestem w stanie zaakceptować twoją odpowiedź. Teraz tak? F, tak? Fatalnie. Zaradzi nie gubić tego lasu. Stop. I w drugą stronę, wracam. Entuzjastycznie podchodzę do tego, żeby Wal zgubił las, bowiem będzie miał teraz zajęcie z szukaniem swojego lasu. Dramatyczna sytuacja tego Wala zmusza mnie do stwierdzenia, że... Cóż bywa? Zaprosić na scenę panią Ewę Wierzuchowską. Mój tekst przed sobą, naprawdę, tutaj nie ma żadnych wymagań. I żeby się działo, kręciło i było fajnie, nie tylko w wirtualnej rzeczywistości. To raz, dwa, trzy. Karto!